Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w drugiej części Q&A waszych pytań, które zadawaliście na YouTubie i moich odpowiedzi, czyli Nike. Kochani, słuchajcie, na początku taka jedna ważna rzecz. Ostatnio było takie pytanie w poprzednim filmiku od pana Libertarian, jaką filozofię życiową wyznaje. Kochani, dzisiaj wreszcie mam odpowiedź, mianowicie filozofię XD. Jak to mówi, tutaj ta książeczka, jak to mówi Sławomir Mensen, odkąd zacząłem wyznawać filozofię XD, moje życie stało się spokojniejsze, nie denerwuję się już prawie wcale. Kiedy spotyka mnie sytuacja na przykład stresowa, myślę sobie XD, i wszystko staje się prostsze, dlatego ja też stosuję obecnymi czasy taką filozofię XD, że po prostu coś się dzieje, niech się dzieje, Pan Bóg się tym zajmie, a ja napiszę tylko XD i powiem tylko XD. No to czasami jest jeden wielki hałas, nie wiadomo po co. A wiadomo, że jedynie kto szuka hałasu to szatan, bo Bóg lubi spokój. Dobrze kochani, czyli zaczynamy. Pytanie od Pauli. Jak zareagowałaś na film księdza Szymona Bańki z kanału Szkoły Akwinaty, w którym jednocześnie stanął w swojej obronie, jak i wskazał pewne błędy w twoim kontencie? Ja bym powiedziała tak, filmik widziałam jeszcze w czasie premiery, tam jest mój komentarz na samej górze chyba, znaczy nie na samej górze, po prostu jak ja tam wchodzę, to ja go widzę na samej górze. Jednakże powiedziałabym szczerze, że tam jest napisane w opisie tego księdza, że to jest konflikt pomiędzy Tomaszem a młodą TikTokerką Nike. Ja tutaj żadnego konfliktu nie widziałam i żadnego konfliktu nie było, bo ja uważam, że konflikt jest w momencie, w którym ja naprawdę sama prywatnie się z kimś pokłócę i nie chcę mieć z nim nic do czynienia. Jednakże w internecie po prostu ja skomentowałam filmik, bo często ludzie się pytają, jak ja coś komentuję, więc stwierdzenie faktu, że coś jest konfliktem, dla mnie jest tutaj i delikatnie mówiąc nieporozumieniem. Ja tutaj prędzej bym odniosła się do komentarzy. Widziałam bardzo wiele pochlebnych komentarzy, bardzo miłych. Na przykład jeden tutaj, śmiem powiedzieć, wszyscy krytykujący Nike za to, że czasami powie coś niezręczne, niech się uderzą w piersi i pomyślą, czy sami byliby w stanie prowadzić taki kanał na TikToku i świadczyć o swoim przeżywaniu wiary. Ta nienawiść, która wylewa się pod filmikami Nike w komentarzach, jest przerażająca i ja chociażby z tego powodu podziwiam tą młodą dziewczynę, że nie zraża się i dzieli się swoją radością życia i wartościami oraz samym Bogiem właśnie tutaj w mediach. I to napisał pan taki jeden Mariusz, za co serdecznie dziękuję. Bardzo dużo ludzi przyszło do mnie właśnie od tamtego księdza. Ludzie bardzo pisali mi miłe rzeczy. No i przy tym nie popierali właśnie pana Tomasza Samołyka. No, co ja tutaj mogę więcej powiedzieć? Ja się nie będę raczej odwoływać do tego filmiku. Niech to tak zostanie. Dużo ludzi wypowiada się na moje tematy. Nie muszę wszystkiego komentować, bo brakuje mi czasu. Lecimy dalej. Jak wyglądają mniej więcej u ciebie święta? U mnie święta wyglądają tak. Na początku jest chaos. Jeden wielki chaos. Wszyscy są w kuchni. Jest jeszcze większy chaos. Ale wszyscy się przy tym śmieją, cieszą. Ale z drugiej strony później czasami nachodzi taki moment, że moja mama to ma ochotę wszystkim jakby rzucić, jak każda kobieta w takim momencie. No ale później wszyscy siadamy na spokojnie do stolika. Wszyscy składają sobie życzenia. Wiem, że moja mama bardzo by chciała śpiewać kolędy, ale u mnie to często ciężko, bo moje rodzeństwo to raczej, wiecie, oni raczej uważają to za cringe. No ja bym chętnie pośpiewała, a z drugiej strony to się wstydzę, a z trzeciej strony to przecież jestem Nike'ą i się nie powinnam niczego wstydzić. Nike'a trochę zmądrzej. No i ten, i prezenty później sobie dajemy, wszyscy już tak po kolacji, jak już tak minie godzinę, jak już wszystko ogarniemy, to wtedy, w sensie ogarniemy, czyli posprzątamy, to wtedy właśnie zabieramy się do tego. Następne pytanie. Czy jest grzech niewybaczalny? Grzechami niewybaczalnymi według Pisma Świętego są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. I tutaj tak dla sprostowania, żeby nie pomylić się, bo ja też mogę się przecież pomylić, to wam powiem tak. To są grzechy właśnie takie jak grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego, to jest pierwszy, drugi, rozpaczać albo wątpić w łaskę Bożą, trzeci, sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, czwarty, nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej, piąty, mieć zatwardziałe serce na zbawienie, zbawienne natchnienie i szóste, umyślnie zaniedbać pokutę aż do śmierci. To jest sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, do których mamy trzymać się z daleka. Zrobię o tym na pewno filmik, więc pozwólcie, że na razie tylko tyle powiem. Tutaj znowu następne pytanie. Hej, odniesie się do filmiku księdza Bańki. Ksiądz źle nie mówi i dużo pozytywnych komentarzy ma od widzów. No właśnie mówiłam, że prywatnie też dużo ludzi do mnie przychodziło, ale to już na ten temat mówiłam.
Dlaczego tak bardzo przeszkadza ci to, co robią inne osoby? Mi nie przeszkadza to, co robią inne osoby. Ja raczej tutaj mówię o tym, że mnie to boli w serce, bo każdy katolik chce, żeby wszyscy byli w niebie, żeby wszyscy byli szczęśliwi, radośni i żeby nie grzeszyli. Tak samo, znaczy nie chodzi o to, że grzeszyli, bo każdy z nas grzeszy, ja też, tylko chodzi o to, żeby wszyscy szli dobrą drogą, a nie tą złą, która prowadzi ludzi na manowce. Jak ciebie jako katoliczkę krzywdzi to, że ktoś działa ze swoim sumieniem? To nie jest sumienie swoje, tylko to jest sumienie, które, do którego wręcz nawołuje szatan. I dlatego ja temu jestem tak bardzo przeciwna i dlatego chcę tych ludzi ostrzec przed grzechem. Dodatkowo jeszcze jedna kwestia. Filmiki, które ja tworzę, często mnie podnoszą na duchu tak mentalnie, tak bym powiedziała, wierzę o tak. Jeszcze bardziej napawają mnie ten taki optymizmem i wiem, że jakby dla wielu ludzi jestem autorytetem, bo wielu ludzi dostaje takie, od ludzi dostaje takie wiadomości, więc mimo wszystko ja chcę też samą siebie ustrzec i dlatego tak często staram się poznawać jakieś, czytać książki jakieś właśnie religijne, słuchać jakieś księży, tak żeby nie stać w swojej wierze cały czas, bo wtedy to by było brak praktykowania wiary, nie? A wiara bez uczynków martwa jest. Następne pytanie. Odniesiesz się do utraconej współpracy? Powiedziałabym szczerze, że niektórzy ludzie bardziej służą mamonie niż Bogu. Tutaj wielu ludzi powinno to zrozumieć. Na przykład właśnie też kojarzyło mi się to z faryzeuszami, tutaj pewne zachowania. Jednakże zbyt wiele nie chcę mówić. Ty mi pyta, jak to było z narodzeniami Jezusa? Kiedyś na TikToku opowiadałeś, że Maria nie miała normalnego porodu, tylko Jezus wypromieniał z jej brzucha. Może opowiedzieć o tym coś więcej? Dziękuję. Fajnie, że jesteś, jednakże tutaj powiem szczerze, że tak, to jest temat dosyć trudniejszy, natomiast coraz bliżej świąt, więc może zrobiłabym o tym filmik, nie wiem jak mi czas pozwoli, dlatego że wiem, że mam sporo pracy przed świętami, w sensie chodzi o takiej pracy, że w pracy, no i tak nie podoba mi się, bo będę wracać późno wieczorami, więc pewnie nie będzie mi się chciało tego ogarniać, ale mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, ale czyli tak, tak, Maria nie rodziła tak jak normalne my tutaj kobiety. Maria przecież była czystą kobietą, bez w ogóle żadnego grzechu i Bóg na pewno by jej nie spisał właśnie na te wszystkie cierpienia. Tutaj wypromieniał, nie wiem, czy to jest dobre słowo, natomiast nie był to bolesny poród. Ja na ten temat dzisiaj więcej nie chcę mówić. Dalej pytanie. Gdzie pracujesz? Jakie masz plany na przyszłość? Gdzie pracuję? Mimo, że przed chwilą o tym powiedziałam, jakby, że ogólnie pracuję, nie mówię nic o swoim życiu prywatnym i niech tak zostanie. Jakie masz plany na przyszłość? Tutaj ewentualnie o tych planach na przyszłość mogę powiedzieć na przykład marzenie. Ja bym chciała założyć rodzinę. Chciałabym na pewno dążyć gdzieś więcej. Tutaj chodzi o pracę, że jeszcze wyżej chciałabym się jakby wspiąć, ale na razie po prostu zdobywam doświadczenia. Dalej, czy jak zacznę być wierzący, to też mi się tak, no, powali w głowie jak tobie? Po pierwsze, nie mam powalone w głowie, ale cieszę się, że się o mnie troszczysz, jednakże to jest takie troszczenie się na to, żeby mi dokuczyć. A dokuczasz tym bardziej sobie niż mnie. Filozofia XD, na samym początku tego filmiku mówiłam. Czy można odrzucić powołanie zakonne? Ja bym powiedziała, znam, tak, z opowieści przynajmniej, aha, nie, znam też jednego takiego księdza tutaj, który kiedyś tutaj niedaleko mojej parafii służył, który nawet zostawił Boga, czyli bycie księdzem dla kobiety. Więc dosyć tak, tak. Jednakże nie wiem, jak to jest, bo ty mówisz, że powołanie zakonne, czyli że co, ja bym na przykład chciała teraz zostać zakonnicą, na przykład za 3 lata by mi się odwiedziało. Nie wiem, jak to działa, nie wypowiadam się na ten temat, jednakże ja prywatnie wolałabym być tego pewna w 100%, mimo że często człowiek nie potrafi być pewien. On powinien się dużo, taki człowiek powinien dużo się modlić o powołanie, o rozeznanie swojego powołania, bo to często ciężkie jest. I jeszcze uprzedzam wasze myśli, nie, ja bym zakonnicą nie chciała zostać.